Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Rozmowa Jezusa z Nikodemem jest ważna. Ważna jest również dla nas, nie tylko dla samego Nikodema. Ten faryzeusz, którego imię oznacza z greckiego zwycięzca ludu, a jest złączeniem słów nike, zwycięstwo, i demos, lud, szuka mądrości prawdziwej. Dostrzega w Jezusie coś, czego inni nie widzą lub nie chcą dostrzec. Jest on dla Nikodema wielkim nauczycielem. On widzi jego niezwykłe działanie, widzi jego cuda, jego naukę i pragnie odkryć prawdę, a nie tylko zaspokoić swoją ciekawość. Jezus prowadzi Nikodema do prawdy o potrzebie stania się nowym człowiekiem, do potrzeby powtórnego narodzenia się, ale nie fizycznie, tylko duchowo. Idzie o otwarcie się na działanie Ducha Bożego w nas. On jak wiatr, choć jest niewidzialny, działa, pobudza nas do życia łaską Bożą, daje światło. A Chrzest Święty, to narodzenie z wody i ducha, jest widomym znakiem otwarcia się na działanie Boga we mnie. Podziękujmy dzisiaj za nasz Chrzest Święty, za łaskę wiary, za to, że jak Nikodem, dzięki naszym bliskim, przyszliśmy do Jezusa. Otworzyliśmy się na Boże działanie w nas. Maryja pomaga nam żyć zapatrzeniem w Jezusa. Pomaga nam w różnych chwilach, szczególnie w nocy ducha, kiedy wszystko jest trudne, kiedy są zmagania, kiedy pojawiają się trudne pytania. Pomaga nam przychodzić do Pana i Jemu mówić o naszym życiu. Czyż nie jest tak, kiedy przesuwamy paciorki różańca w ręku? Tu Maryja pomaga nam w tym przesuwaniu paciorków zbliżać się do Pana, rodzić się dla Niego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.